Ostatnio bardzo często słyszę, że zagrożona jest współczesna rodzina i że jedynym ratunkiem jest powrót do rodziny tradycyjnej. Nie dajcie sobie wmówić, że ze współczesną rodziną dzieje się coś niepokojącego, bo współczesna rodzina ma się całkiem dobrze, a tradycyjna rodzina to mit. W 2016 roku David Cameron, ówczesny szef rządu brytyjskiego, premier konserwatywny, legalizując związki jednopłciowe, czyli dając im prawo do tego, żeby brały ślub, wiecie jak to uzasadnił? Właśnie konserwatywnymi wartościami. Powołał się na to, że rodzina jest bardzo ważna. I to, że homoseksualiści chcą tworzyć rodzinę, chcą brać ślub, jest tylko dowodem na siłę tej rodziny. I że akceptowanie różnych form istnienia rodziny jest zgodne z konserwatywnymi wartościami. I ja również to widzę. Widzę w rodzinach patchworkowych, również w samotnym rodzicielstwie i temu, że coraz częściej rodzice rozwiedzani dogadują się mądrze w kwestii opieki nad dziećmi i temu, że środowiska LGBT dążą do tego, by być legalnie rodziną. Ja w tym wszystkim widzę dowód na to, że rodzina ma się dobrze. Zmienia się może tylko jej formuła. I nigdy jeszcze naprawdę nie było tak dobrze jak teraz. Na początek może kilka statystyk, jak wygląda współczesna polska rodzina. Otóż 25% dzieci rodzi się poza małżeństwami. W tym sensie, że ich rodzice nie zalegalizowali związku, czyli żyją w tak zwanym konkubinacie lub związku partnerskim. Czy mamy więc uznać, że te rodziny są rodzinami gorszymi, patologicznymi, bo odbiegającymi od normy? Podobnie 25% małżeństw nie posiada dzieci z różnych powodów. Czy te małżeństwa też nie są rodziną? Prawie co czwarte dziecko, bo 19,9% kobiet i 3% mężczyzn wychowuje dzieci samotnie. To również, czy możemy nazwać te rodziny rodzinami nienormalnymi, bo odbiegają od jakiegoś modelu rodziny? Rodzin z jednym dzieckiem w Polsce mamy aż połowę. Rodzin z dwójką dzieci mamy 1/3. Tylko co dziesiąta rodzina ma wiele dzieci. Rodzina tradycyjna to, zgodnie z tymi definicjami, to jest też przodująca, dominująca rola mężczyzny, który utrzymuje rodzinę, przynosi do domu pieniądze, a kobieta zajmuje się w pełni domem. To współczesne kobiety pracują. Jak podaje profesor Tomasz Szlendak, dyrektor Instytutu Socjologii w Toruniu, w wywiadzie dla Przeglądu, zatytułowanym zresztą "Tradycyjna rodzina to mit", zaledwie w 12% małżeństw kobieta nie pracuje. Warto zastanowić się, co jest wyznacznikiem tradycyjnej rodziny. Wielodzietność? Niepracująca kobieta? Mężczyzna jako głowa rodziny? Trwanie na siłę w małżeństwie bez rozwodu i bez rozstania, choćby działo się nie wiadomo jak źle? Czyli tak jak na przykład było w PRL-u, tak choćby bił i pił, a też dlatego, że nie było warunków na to, żeby się rozstać, bo był bardzo duży deficyt mieszkaniowy. Wtedy też zresztą przez całe PRL aborcja była traktowana jako środek antykoncepcyjny. To właśnie do takiej rodziny tradycyjnej chcemy wrócić? Czy może chcemy wrócić do rodziny XIX wieku, której bezdyskusyjną głową rodziny był mężczyzna, a kobieta była pozbawiona większości praw? Prawa, które mamy dzisiaj w 2019 roku, prawo do głosowania, studiowania, do pracy zarobkowej, są wynikiem walki naszych przodkiń. Bo jak pisze Ania Kowalczyk, autorka świetnej książki Brakująca połowa dziejów z rysunkami Marty Frey, kobiety za każdym razem, kiedy chciały wywalczyć swoje prawo, słyszały to samo, że są bezczelne, zaniechują swoje obowiązki względem mężów i dzieci, występują przeciwko naturalnemu porządkowi,
zawsze nie wiążą się odwiecznemu powołaniu kobiety. Że to wszystko dlatego, że są brzydkie i nikt ich nie chce za żony, że powinny siedzieć cicho. I właśnie do takiej rodziny chcemy wrócić, w której kobieta nie miała żadnych praw. I jedynym prawem i zadaniem i obowiązkiem było to, żeby rodziła dzieci i opiekowała się domem. Jeszcze w XIX wieku śmiertelność, wczesna śmiertelność była bardzo popularna. Kobiety na przykład umierały przy porodzie, ale też mężczyźni i kobiety umierali z powodu różnych chorób, z powodu braku leków przeciwwirusowych, przeciwbakteryjnych, szczepień. I na porządku dziennym było to, że wdowiało się, zastawało się wdową lub wdowcem w młodym wieku. I wychodziło się za mąż powtórnie. Podobną prawidłowość zauważa dr Mikołaj Pawlak, który w wywiadzie udzielonym dla Edwina Bendyka, dla tygodnika Polityka, wskazuje, że literatura tamtego czasu, i ma na myśli XIX wiek, pełna jest opowieści o złych macochach, pasierbach, ojczymach, co pokazuje, że rodzina, jako długotrwały związek dwojga ludzi i ich dzieci, mogła powstać w wyobraźni dopiero współcześnie. To, co nam się próbuje wmówić, to nie jest wcale rodzina tradycyjna, bo rodzina tradycyjna była rodziną patchworkową bardzo często, a dziś współcześnie rodzin patchworkowych jest około 1 000 000. Wracamy do korzeni, to jest tradycja dopiero. No dobrze, powiecie, XIX wiek, co zrobić, ludzie wcześniej umierali. Przejdźmy dalej. Zastanawiacie się pewnie, jaka była rodzina w początku XX wieku? Jeżeli sądzicie, że była to rodzina właśnie ta, taka sielsko-anielsko-wielopokoleniowa, gdzie szczęśliwy senior rodu z seniorką rodu opiekowali się dziećmi i wnukami, to wiedzcie, moi drodzy, że te wyobrażenia odnoszą się do raptem 5% społeczeństwa, czyli polskiej szlachty. I naprawdę garstka z nas może się utożsamić z takimi wspomnieniami i dlatego właśnie to jest sztuczny wymysł propagandowy. Jak mówi we wspomnianej rozmowie dr Mikołaj Pawlak, kiedy więc ktoś przywołuje tradycję w roli argumentu, jako socjolog muszę wrócić do definicji tradycji sformułowanej przez wielkiego uczonego Maxa Webera. Mówił on, że tradycja jest wyobrażeniem przeszłości wykorzystywanym do tego, by wpływać na teraźniejszość, choć najczęściej niewiele ma wspólnego z tym, jak przeszłość rzeczywiście wyglądała. Tradycja nie wyraża więc przywiązania do przeszłości, tylko jest instrumentem walki o władzę, służącym legitymizowaniu konkretnych rozwiązań. Najsmutniejszy obraz przedstawia rodzina początku XX wieku, na przykład dwudziestolecia międzywojennego. Pozwólcie, że zacytuję Wam fragment. W tamtych rodzinach, jak piszą autorki, już 4- i 5-latki wykonywały szereg zajęć pomocniczych i szybko wdrażane były do coraz trudniejszych, bardziej odpowiedzialnych, ciężkich prac. Rodzice zwykle nie akceptowali dziecięcych zabaw, widząc w nich przejaw lenistwa i próżniactwa. Potomstwo miało być przydatne w gospodarstwie, tylko wtedy można było je uznać za pożyteczne. Badacze zaobserwowali powszechny brak czułości i serdeczności we wzajemnych kontaktach, osłość i surowość rodziców względem dzieci, niedbałość o ich potrzeby, a także przejawy przemocy psychicznej, fizycznej i wyzysku. Jedynym łącznikiem między domownikami zdawała się być wspólna praca na rzecz gospodarstwa. Funkcja ekonomiczna była dominująca, a czasem jedyna, do której ograniczała się rodzina wiejska. Zdaniem autorów, chłodne, surowe traktowanie dzieci przez rodziców sprawiało, że nie wytwarzała się między nimi bliskość i więź emocjonalna, co w przyszłości odbijało się niekorzystnie na relacjach dorosłych dzieci ze starymi rodzicami, którzy często postrzegani byli jako bezużyteczny balast i źle traktowani. Właśnie do takiej rodziny chcemy wrócić? W której nic nie łączyło rodziców i dzieci? Nie było szacunku ani do dziecka, ani do starca? Weźcie pod uwagę to, bo mnie ta myśl nie pozostawia, że te dzieci, które wychowywały się w takich domach, potem też były rodzicami i nie miały bagażu doświadczeń dobrych, które mogły przekazać dzieciom. I owszem, każde kolejne pokolenie może się czegoś uczyło, ale ja mam wrażenie, że dopiero to nasze pokolenie tak naprawdę jest w warunkach w miarę komfortowych. Przyjrzyjmy się, jaka była rodzina
okresu PRL-u, jak pisze Anna Kotlarska-Michalska, cechą charakterystyczną rodziny lat 70. było to, że była przede wszystkim instytucją o charakterze gospodarczo-wychowawczym, a nie grupą osób powiązanych ze sobą więzią emocjonalno-uczuciową. Przyjrzyjmy się jeszcze rodzinie lat 80. To jest w dużej mierze rodzina borykająca się z problemem alkoholowym, dużo przemocy fizycznej wobec kobiet, wobec dzieci. Wtedy było zielone światło na kary cielesne, klapsy. Jak pisze Izabela Main, antropolożka i historyczka, analizująca książkę Barbary Klich-Kluczewskiej Rodzina, tabu i komunizm w Polsce lata 56-89, rodzina PRL-u to była w dużej mierze rodzina zdemoralizowana, z ogromną obecnością alkoholu, przemocy i wręcz mówi się takim wykolejeniem dzieci. Taki jest obraz rodziny przeszłej. Oczywiście nie każda rodzina była taka. Jestem pewna, że również wy, oglądający ten film i słuchający mnie, macie miłe wspomnienia ze swojej rodziny. Ale jednocześnie, jak zadacie sobie na przykład pytanie o to, czy wasi ojcowie spędzali z wami czas, to podejrzewam, że raczej niewielu z was będzie miało takie wspomnienie, bo w latach 80., a wcześniej tym bardziej, rodzice nie poświęcali czasu dzieciom. To dopiero teraz jest popularne. Jeżeli pomyślicie o tym, jak wyglądał podział obowiązków domowych, to macie z pewnością wspomnienie, że wszystko było na barkach waszych matek, które nie dość, że pracowały zawodowo, to również pracowały w domu, a tato leżał z pilotem lub z gazetą. Jeżeli pomyślicie o tym, jakie wy mieliście prawa, to podejrzewam, że wielu z was będzie miało wspomnienie tego, że dostawało klapsy, które były społecznie aprobowane, że były palone przy was papierosy, że uczestniczyliście w imprezach, w których strumieniami lał się alkohol, które wtedy były normą społeczną, a teraz dopiero zapala się czerwona lampka i raczej są przypisywane tylko środowiskom patologicznym. Łatwo jest bardzo koloryzować przeszłość, każdy z nas ma takie tendencje, ale lepiej spojrzeć prawdzie w oczy i zobaczyć, że tak naprawdę procesy, w stronę których zmierza współczesna rodzina, świadczą o sile tej instytucji. Ktoś wam mówi, kiedyś były rodziny tradycyjne, wielopokoleniowe i w waszych głowach pojawia się obraz czasu spędzonego między członkami rodziny, to jesteście w błędzie, bo nacisk na to, żeby jakościowo spędzać czas w rodzinie, pojawił się dopiero współcześnie. To teraz mamy tę usilankę, że rodzice zdają sobie sprawę z tego, że warto inwestować w swoją rodzinę spędzaniem czasu, dbaniem o potrzeby dzieci, wsłuchiwaniem się w potrzeby, szacunkiem do dziecka, szacunkiem do małżonka, równouprawnieniem, dzieleniem prac. Nigdy nie było lepiej w historii, jeżeli chodzi o rodziny, niż jest teraz. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie, nie żałujcie, łapek w górę i do zobaczenia wkrótce. Pa!